Hej moi drodzy, witam Was w nowym filmie i dzisiaj zapraszam na materiał z serii Co kupić na promocji w Rossmanie. Na pewno już wiecie, że promocja zaczyna się 16 października, trwać będzie do końca miesiąca, ale jeżeli chodzi o zasady, o reguły tej promocji, o to jaki będzie rabat, o to czy musimy mieć kartę Rossman, aplikację i tak dalej, wszystkie informacje będą w opisie pod tym filmem, bo mam dla Was dosyć sporo poleceń, no i nie chcę po prostu tego filmu przedłużać. Także zerknijcie sobie do opisu. W opisie będzie także playlista ze wszystkimi filmami tematycznymi, co kupić na promocji w Rossmanie, bo dzisiaj pokażę Wam tylko kosmetyki z ostatnich kilku miesięcy. Perełki, które odkryłam w ostatnim czasie, żeby non-stopnie dublować tego samego. Jeżeli jesteście zainteresowani większą ilością kosmetyków, które polecam kupić, zainteresować się, jeśli chodzi o drogerię Rossman, no to zajrzyjcie sobie do tej playlisty i do poprzednich filmów. A dzisiaj pokażę Wam kosmetyki, które odkryłam w przeciągu ostatnich kilku miesięcy i które moim zdaniem są warte polecenia i warte zakupu na tej promocji. I zaczniemy sobie od baz pod makijaż. Mam dla Was tutaj dwie propozycje. Pierwsza to jest baza od Miszy BB Boomer i to jest baza dedykowana do połączenia z kremem Perfect Cover BB Cream właśnie od Miszy. To jest produkt wygładzający, nawilżający, rozświetlający, czyli taki dający efekt zdrowej skóry, który przygotowuje nam cerę, dodatkowo nam nawilża tą cerę i przygotowuje ją pod makijaż. Oczywiście nie musi być używana z konkretnym kremem BB, ale fajnie współgra właśnie z tego typu produktami do twarzy, dlatego że jest to bardzo cienka, delikatna konsystencja. To nie jest taka baza, która nam super przedłuży trwałość, właśnie raczej sprawi, że ten produkt, który nałożymy na wierzch, będzie wyglądał bardzo delikatnie, naturalnie. Tak jak mówiłam, lekko rozświetla. Ona tutaj ma 20 ml, więc jest troszeczkę mniejsza niż standardowa baza, ale używamy jej naprawdę niedużo. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Ona ma takie delikatnie perłowe wykończenie, troszeczkę różową poświatę, więc nie stosowałam tego produktu samodzielnie do takiego makijażu make-up, no make-up, żeby rozświetlić skórę. No bo ta różowa poświata może być delikatnie widoczna. Ale jeśli chodzi o połączenie z kremem BB albo z konkretnym produktem Misza BB Perfect Cover, bo zazwyczaj właśnie używam razem tego duo, to sprawdza się bardzo fajnie, więc myślę, że warto przetestować na tej promocji. I trzy bazy, które naprawdę uwielbiam, to jest Bielenda Makeup Academy i to są trzy najnowsze wersje tych baz, bo jest ich bardzo, bardzo dużo. Mamy tutaj bazę Glass Skin, nawilżającą hydrobazę z kwasem hialuronowym. To jest taka typowa opcja nawilżająca, dająca delikatny efekt mokrej skóry. Można ją używać solo. Wiadomo, że nie jest to serum, więc to nie jest produkt stricte pielęgnujący, ale do takiego make-up, no make-up wygląda naprawdę bardzo ładnie i ta skóra wygląda bardzo świeżo, na taką wypielęgnowalną i mocno nawilżoną. Druga baza, z którą się bardzo polubiłam, to jest kaszmirowa baza pod makijaż z nićmi Piękna. I ona już daje taki mocny efekt wygładzenia skóry, zblurowania skóry, zminimalizowania widoczności porów, a do tego też lekko rozświetla, daje taki efekt satyny na skórze. Wszystkie bazy bardzo ładnie utrzymują podkład, jeśli chodzi o to, to naprawdę na duży plus. I trzeci produkt to jest baza Nude Rose i tutaj mamy rozświetlającą bazę pod makijaż 3 w 1 booster blasku. Można tego produktu oczywiście używać pod podkład, ale ja bardzo lubię używać go na ciało. Pięknie to wygląda, nie potrzebujemy dużo, jedna pompka wystarczy, żeby nałożyć na cały dekolt i nie jest to taki efekt super glow, nie jest to efekt rozświetlacza, to jest raczej subtelny blask, subtelne rozświetlenie, ale bardzo, bardzo upiększające, bardzo ładne. Także fajne produkty. Cena regularna tych baz to 30 zł, więc moim zdaniem na promocji bardzo fajna oferta. I przejdziemy sobie teraz do podkładów, bo jest ich naprawdę dużo. Nie wiedziałam na co się zdecydować, co Wam pokazać, bo większość podkładów, które testowałam przez ostatni czas, naprawdę super mi się sprawdziły. Więc no, żeby wyselekcjonować najlepszych, to było bardzo trudno. Zacznę od mojego ukochanego podkładu, od ulubieńca, którego odkryłam niedawno. I to jest Soraya Plante. Podkład idealny dla mnie. Nie dość, że ma piękne wykończenie, fajną, nawilżającą konsystencję, lekką formułę, nie obciąża, trzyma się naprawdę na twarzy cały dzień, wyświeca się może delikatnie, ale nie ściera się, nie wygląda brzydko, nie wygląda na znoszony po całym dniu, więc naprawdę, jeżeli chciałabym jeszcze wykorzystać go na wieczorne wyjście po całym dniu noszenia, to wystarczyłoby go przypudrować i on by wyglądał bardzo dobrze.
Kolor Nude 02 to jest idealny odcień dla mnie, więc jeżeli macie podobną karnację do mojej, to ten kolor będzie fajny dla Was. 97% składników pochodzenia naturalnego, podkład naturalny za 3 dyszki. Mamy tutaj 30 ml, jest to taka minimalistyczna tubeczka, więc fajnie do zabrania w podróż, leciutka, przyjemna. Podkład naprawdę wart przetestowania. On kosztuje, tak jak mówiłam, 30 zł w cenie regularnej. Za około połowę ceny, no to nie ma co się zastanawiać, trzeba go przetestować, bo to jest świetny, prześwietny produkt. Drugi bardzo podobny podkład to jest Liren Natura. Ja go kupiłam w Naturze, ale on już jest dostępny w Rossmanie. 98% składników pochodzenia naturalnego. Eko podkład rozświetlający. I jak ten podkład ma wykończenie takie zdrowe, nawilżające, naturalne, to ten faktycznie ma delikatnie bardziej rozświetlające wykończenie, ale to jest, no myślę, że bardzo podobna formuła, chociaż ten jest troszeczkę bardziej gęsty. Ja lubię ten podkład bardziej, może też dlatego, że kolor jest dla mnie naprawdę idealnie dobrany. Tutaj ten kolorek jest prawie idealny, ale minimalnie za ciepły. Ja mam akurat 320 Light Beige, co nie zmienia faktu, że ten podkład też polecam i moim zdaniem jest fajny, wart przetestowania. On jest chyba troszeczkę tańszy od podkładu Soraya Plante w cenie regularnej. No ale jak mamy promocję, no to już w ogóle cena będzie świetna, także naprawdę warto się zainteresować. Pokażę Wam jeszcze dwa kremy BB, jeżeli nie chcielibyście takiego stricte podkładu przetestować i kupić sobie na tej promocji, to dwa kremy moim zdaniem godne polecenia i warte uwagi. Liren BB Cream z kwasem hialuronowym i witaminą C, mam kolorek 02, oraz Perfect Cover BB Cream od Miszy z SPF 42, więc jeżeli zwracacie uwagę na to, żeby produkt do twarzy miał SPF, no to ten z Miszy. No a jeżeli nie potrzebujecie SPF-u, chcecie fajne, naturalne wykończenie z takim delikatnym kryciem, bo wiecie, no kremy BB wiadomo, nie dadzą nam takiego krycia jak podkłady, to polecam ten Oliren. Cena regularna około 20 zł, ten 35 zł, tutaj mamy 20 ml. Tutaj mamy 30 ml, no ale Misza to jest troszeczkę droższa marka niż Liren. Obydwa są fajne, ten ma bardziej żółte tony, jeśli chodzi o kolory. Ten kolor 23 to jest przepiękny beżowy odcień, bardzo, bardzo uniwersalny. Ja naprawdę często tego podkładu, tego kremu BB używam. Wygląda on tak. Jeśli chodzi o porównanie co do krycia, no to Misza jest na pewno bardziej kryjący i można go zbudować. On też ma takie naturalne, mokre, troszeczkę nawilżające wykończenie. Obydwa polecam, myślę, że fajne produkty w dobrych cenach. I ostatni podkład to jest Max Factor Miracle Second Skin. To ma być taka hybryda, podkład nawilżający, wiecie, pielęgnacja plus makijaż. I on zawiera prebiotyki, probiotyki, mleczko kokosowe i do tego jeszcze mamy SPF 20. Więc faktycznie, jeżeli chcemy sobie kupić, wiecie, podkład dobry i nie patrzymy na składy, no to lepiej wybrać mniejsze zło i kupić sobie na przykład taki podkład, który jednak zawiera jakieś dobre składniki. Ja mam kolorek 03 Light. To jest bardzo lekki, nawilżający podkład. Kolorek wygląda tak, więc jak widzicie, tu mamy Miszę, a tutaj mamy Max Factor. No ten kolorek jest cieplejszy i taki troszeczkę idący w stronę pomarańczowego, ale wygląda na twarzy bardzo ładnie. Nie robi pomarańczki, jest bardzo delikatny po wpracowaniu w skórę. Faktycznie się ładnie dostosowuje, dopasowuje. Krycie ma lekkie, no można zbudować do takiego mini średniego, ale bardzo mocno go nie zbudujemy. Dlatego właśnie, że to jest taka formuła hybrydowa, nawilżenie plus makijaż, więc ta formuła nie pozwala na to, żeby wiecie, to krycie doklepywać. Nie będzie to wyglądało dobrze. Jeżeli szukacie lekkiego, fajnego podkładu, no to polecam właśnie Max Factor Miracle Second Skin. Przebrnęliśmy przez podkłady, to teraz korektory i szczerze mówiąc nie mam Wam nic nowego do polecenia, a nie chciałabym omijać tak na 100% żadnej kategorii, więc stwierdziłam, że pokażę Wam moich ulubieńców i tylko przypomnę o nich, bo oni się przewijają non-stop na kanale. No More Dark Circles, na ten moment mój ulubiony korektor drogeryjny, ale to na pewno już wiecie, jeśli mnie oglądacie. I drugi korektor, który moim zdaniem jest wart uwagi, tym bardziej, że teraz pojawiły się dwa nowe kolory, bardziej beżowe, bo mi nie do końca pasowało to, że kolorystyka do tej pory była, wiecie, w stronę żółtych tonów. Teraz wyszły dwa beżowe kolory. I to jest korektor Eveline Liquid Camouflage. No jak widzicie, jest tutaj resztka. Ja mam kolorek Vanilla, z tego co pamiętam, tak, 03.
i bardzo go lubiłam, ale troszeczkę był dla mnie za żółty, więc zazwyczaj kapkę jakiegoś innego, bardziej beżowego albo jaśniejszego korektora dokładałam, żeby go pomieszać. Na pewno skuszę się na te dwa beżowe odcienie, które wyszły, bo korektor jest fajny, ma dobre krycie, ładnie wygląda pod oczami, praktycznie z każdym pudrem się zgrywa, jest trwały i nie przesusza skóry, więc same plusy. Kosztują kilkanaście złotych, więc na promocji to już w ogóle za grosze. Jeśli szukacie fajnych korektorów drogeryjnych w niskich cenach, to zainteresujcie się właśnie marką Lovely i marką Eveline. Przechodzimy do pudrów i jeśli chodzi o te kosmetyki, to nie wiedziałam za bardzo, co Wam pokazać, bo większość pudrów, które mam i które używam na bieżąco, to są te, które już Wam pokazywałam w jakichś tam filmach o tej tematyce. Ale sprawdziłam i nie wspominałam Wam o pudrach Eveline. I tutaj mamy puder bananowy i brzoskwiniowy. Formuła jest bardzo podobna, one są ładne, miałkie, nie robią jakiejś skorupy, nie przesuszają twarzy. W niedużej ilości wyglądają naprawdę przepięknie. To jest puder, który fajnie niweluje nam żółte tony, jeżeli podkład jest za żółty. Używałam go też czasami właśnie pod oczami z tym korektorem od Eveline. A żółty puder, jak wiadomo, niweluje nam różowe tony. Także tutaj, co kto lubi i co komu jest potrzebne. Ja używam ich zamiennie, ale zazwyczaj tego brzoskwiniowego, no jakoś tak bardziej mi on po prostu pasuje. One też przepięknie pachną i to jest na pewno ich duży plus, bo mają fajny, naturalny zapach. 6 gramów, no jak na pudry do twarzy, całkiem w porządku, wydajność ok, więc myślę, że fajne pudry drogeryjne. I puder, który na pewno już znacie, ale chyba też nie pokazywałam Wam go u siebie na kanale. To jest puder Vivo Mood Transparent Baking Powder i ja tak sceptycznie byłam do niego troszeczkę nastawiona. Wszyscy o nim mówili, no a ja stwierdziłam, nie, jednak go nie chcę przetestować, no bo jeśli chodzi o pudry Vivo, to raczej miałam negatywne odczucia co do tych, które do tej pory testowałam. A okazało się, że ten puder jest naprawdę spoko, ładnie wygładza skórę. To jest taki puder raczej wykańczająco matujący. On nie da nam świetlistości, on nie da nam takiego lekko promiennego wykończenia po przypudrowaniu. Tylko to jest raczej właśnie taki puder, jeżeli lubicie delikatny efekt matu. Ale moim zdaniem naprawdę fajny produkt. Jeśli chodzi o pudry pod oczy, no to niestety do tej pory nie znalazłam w Rossmanie czegoś, co mogłabym Wam polecić, więc tą kategorię pomijamy. Przechodzimy do makijażu oczu. I zacznę od palety, która moim zdaniem naprawdę jest warta zakupu i warta przetestowania. Wiem, że na jej temat krążą, wiecie, takie pół na pół opinie. Niektórzy ją uwielbiają, niektórzy no, za nią nie przepadają, delikatnie mówiąc. Moim zdaniem formuła tych cieni jest nieporównywalnie dobra, jeśli chodzi o poprzednie palety Vivo. To jest całkiem inna formuła, to jest naprawdę wyższy level jakości cieni, bardzo dobrze napigmentowane, przepiękne cienie matowe. To jest taki typowy, basicowy zestaw, gdzie mamy cień beżowy, gdzie mamy cień czarny i gdzie mamy fajne cienie do przyciemnienia kącika albo w załamanie. Ten cień Proud to jest przepiękna złota folia, bardzo często jej używam. Co do makijażu, który mam dzisiaj na twarzy, wykonałam go w 100% tymi produktami, które Wam dzisiaj pokazuję, więc macie tutaj pełen obraz. Co prawda chodzę już w tym makijażu od jakiegoś czasu, to nie jest tak, że zrobiłam go przed chwilą, bo nagrywałam jeszcze dla Was inne filmy, więc może nie wygląda on tak w 100% idealnie, ale mi się bardzo, bardzo podoba. Co do tych kolorków neonowych, to powiedziałabym, że jest to fajna, dobra jakość, ale musimy wiedzieć, jak z nimi pracować. Bo na korektor, czy na taką, wiecie, przypudrowaną powiekę, no one nie za fajnie się transferują. Może nie tyle się źle transferują, co pigment nie oddaje się w 100% taki, jak powinien być. Na bazę, na mokrą bazę albo na białą bazę, te cienie nakładają się pięknie, przyklejają się pięknie i można z nich wydobyć faktycznie takie kolory, jak tutaj są w palecie. Ona kosztuje normalnie chyba około 50 zł z tego, co kojarzę. Myślę, że jest za tą cenę też warta zakupu. Na promocji tym bardziej. Jeżeli się zastanawiacie i ufacie mi, że moje rekomendacje faktycznie są sprawdzone i kupujecie kosmetyki z mojego polecenia, które Wam się sprawdzają, to ja polecam tą paletkę od Zmalowanej Fill My Mind, bo jest to naprawdę świetny produkt drogeryjny. Przechodzimy sobie dalej. Tusz do rzęs, który Wam polecę, no to jest tusz, który się przewija u mnie na kanale już bardzo, bardzo długo, ale moim zdaniem jest to najlepszy w tym momencie tusz drogeryjny, który testowałam. Eveline Varied Lashes Show. Nie będę się nad tym tuszem rozwodzić, bo kto mnie ogląda, ten wie, że go uwielbiam. Jeśli go złapiecie, no to będziecie szczęściarzami, bo podejrzewam, że on będzie dosyć mocno rozchwytywany. Kosztuje w cenie regularnie około kilkunastu złotych, a na promocji w Rossmanie to już naprawdę będzie za grosze.
Szybciutko dwie kredki. Jedna to jest Tattoo Liner, tak? Od Maybelline New York. Żelowa kredka brązowa, której najczęściej używam na linii wodnej. Trzyma się cały dzień bez zarzutu. Jest to naprawdę świetny produkt. I kredka do brwi, którą praktycznie już całą zużyłam. To jest kredka od Lovely i nazywa się Precision Pencil? Coś takiego. Wszystkie kosmetyki, które Wam dzisiaj pokazuję, będą w opisie całej ich nazwy, więc zobaczycie sobie, jak ona wygląda. No tutaj mi się zdarło już wszystko, cały napis. Na pewno będę polować na te kredki i myślę, że kupię sobie ze dwie na zapas, bo są naprawdę świetne. Cena regularna 13 zł. Mamy tutaj cieniutką kredeczkę. No w tym momencie to nie wiem, czy coś jeszcze z niej wykrzesam. O, zobaczcie. Ona jest bardzo, bardzo cieniutka. I mój kolorek to jest chyba 01, jest jeszcze ciemniejszy odcień. I z drugiej strony mamy fajną, małą spiralkę, także jak mówiłam, 13 zł normalnie kosztuje, a na promocji w Rossmanie to już w ogóle groszowe sprawy. Co do konturowania twarzy, no to tutaj powtórzę się, jeśli chodzi o poprzednie filmy, no bo nic nowego w przeciągu ostatnich kilku miesięcy mnie nie zachwyciło. Przypomnę Wam o bronzerach od Eveline, to jest seria Glow & Go. I tutaj mamy dostępne dwa kolorki, 02 Jamaica Bay. To jest kolor ciemniejszy, delikatnie rozświetlający, z takimi mini drobinkami, ale to jest naprawdę przepiękny kolor. I drugi to jest Go Hawaii, tutaj mamy już taki bardziej satynowy bronzer, delikatnie jaśniejszy odcień. Może Wam pokażę jeszcze dwa bronzery koło siebie. Są to produkty wypiekane, wyglądają przepięknie na twarzy, bardzo, bardzo polecam. I przypomnę Wam jeszcze szybciutko o kosmetykach do konturowania od Vibo, czyli o tych wkładach do kasetek I Choose What I Want. Też chyba już wspominałam Wam o tych produktach w tego typu filmach, no ale wiecie, tak na szybkości jeszcze Wam przypomnę. Tutaj mamy trzy bronzery. Od tej strony kolorek Pralin, kolorek Chestnut i kolorek Sweet Coffee, którego używam najczęściej. No, lusterko brudne, wybaczcie. I trzy róże. Pierwszy to Cayenne, drugi Coral Dust i trzeci Better Sweet. Bardzo dobrej jakości produkty do konturowania, naprawdę za grosze. A na promocji w Rossmanie to już w ogóle 4-5 zł będzie taki wkład kosztował. I moje ulubione drogeryjne rozświetlacze. Też pokazywałam Wam chyba w poprzednim filmie z polecajkami promocji Rossman te produkty. No ale muszę Wam o nich przypomnieć, bo są naprawdę świetne, prześwietne i na ten moment chyba z drogerii nie znalazłam lepszych rozświetlaczy. I tutaj mamy kolorki Shimmer Eternal i to jest ten kolor. I to jest chyba rozświetlacz we współpracy z Vivo a Vivo? Tak mi się wydaje. Golden Cream i to jest na pewno rozświetlacz we współpracy ze Zmalowaną. Stellar Bones Shimmer i to jest rozświetlacz Katosu. Nie wiem, czy on jest dostępny. Wydaje mi się, że te dwa jeszcze widziałam, ale pewności nie mam. I rozświetlacz Sweet Candy, który jest normalnie w stałej sprzedaży. Zrobię Wam swatche, pokażę Wam, jak te rozświetlacze wyglądają, bo one są po prostu przepiękne. Palce umazane, jak widzicie, błyszczy się bardzo mocno. I wygląda to tak. Od góry mamy rozświetlacz Sweet Candy. On ma taki delikatnie szampańsko-różowy podton. Naprawdę bardzo, bardzo go lubię. Kolejny to jest rozświetlacz od Zmalowanej i to już jest taki faktycznie golden, więc jeśli lubicie złote rozświetlacze, może to być coś dla Was. Trzeci to jest rozświetlacz Katosu. No i on ma drobinki. To już jest taki, wiecie, błysk z drobinkami. I czwarty, najjaśniejszy rozświetlacz to jest Viva a Viva. Myślę, że wszystkie są piękne i każdy z nich ma coś innego w sobie, co może się spodobać konkretnym osobom. No myślę, że za te 5 zł to naprawdę warto sobie przetestować te rozświetlacze, jeżeli lubicie błysk. Ale tak jak mówiłam, i róże, i bronzery bardzo serdecznie polecam, jeśli chodzi o wkłady do kasetek Vibo I Choose What I Want. I jeszcze wspomnę Wam szybko o różach Eveline Fill the Blush, bo chyba też ich nie pokazywałam w tego typu filmie. Tutaj mamy trzy odcienie i nie wiem, czy nie wyszedł teraz jakiś nowy kolor, ale nie jestem na 100% pewna. Kolorek 02 Dahlia i to jest kolor, którego ja używam najczęściej. To jest kolor bardzo podobny do różu Nars Orgasm, bo on też jest taki troszeczkę połyskujący, z taką złotą nutą. Piękny róż, ale właśnie ma taką fajną złotą poświatę. Nie wiem, czy to będzie widać. Zaraz Wam zrobię swatche. Róż 03 Orchid i to jest najciemniejszy kolor, więc ja najrzadziej go używam. I róż 01 Peony i to jest jasny, powiedziałabym, że taki matowy, troszeczkę matowo-satynowy kolorek. No zaraz Wam pokażę, jak one wyglądają. Wygląda to tak, jak widzicie, ten kolor 02 Dahlia,
On tutaj nawet wydaje się być taki troszeczkę brzoskwiniowy. On jest kolorem różowym, ale te drobinki powodują, że on się właśnie robi taki z delikatną nutą brzoskwini. No, to jest róż dla osób, które lubią rozświetlenie na policzkach. 01 Peony, przepiękny, delikatny róż i 03 Orchid. Myślę, że dla ciemniejszych karnacji będzie idealny. Róże w cenie regularnej kosztują około 15 zł, więc na promocji w Rossmanie za te 7-8 zł nic tylko brać. I jeszcze szybko wspomnę Wam o produkcie od Lovely, bo zapomniałam w temacie makijażu oczu. Glitter Glue Base. I moim zdaniem to jest naprawdę drogeryjny, tani zamiennik produktu od NYXA Glitter Primer. On kosztuje no, około 12-13 zł, na promocji będzie za jakieś 6 zł. Także jeżeli go dorwiecie, bo pewnie będzie rozchwytywany, to go złapcie, bo to jest naprawdę dobry produkt i no, myślę, że nie jest gorszy od NYXA, naprawdę. Cienie błyszczące, czy sypkie, czy prasowane, czy turbopigmenty, wszystko się ładnie na tym przykleja, nic się nie osypuje. Dobra jakość w niskiej cenie. Jeśli chodzi o mgiełki, no to też się powtórzę, bo nic innego fajnego nie znalazłam. Eveline i ona nazywa się Aqua Miracle, dostępne są dwie wersje, różowa i nude. I ja używam tej nudziakowej, to już jest moje drugie opakowanie. Co prawda atomizer jest bardzo słaby, bo z tego wylatują ogromne krople i nie wygląda to dobrze na twarzy, ale ja to ogrywam, po prostu przelewam sobie do takiej 30 ml buteleczki, chyba po mgiełce z Too Faced Hangover, gdzie mam dobry, fajny atomizer i to wygląda bardzo ładnie, skóra jest rozświetlona, rozpromieniona, więc myślę, że warto. No tutaj niektórzy kochają, niektórzy nienawidzą, ja ten produkt uwielbiam i myślę, że warto go kupić. I zostały nam produkty do ust, także na szybkości Wam je pokażę. No podejrzewam, że ten film i tak będzie bardzo, bardzo długi, więc się streszczamy. Trzy produkty, mamy tutaj pomadkę matową płynną, mamy pomadkę kremową i mamy błyszczyk. I zacznę od pomadki od L'Oreala. To jest pomadka Signature Rouge w kolorze 122 ITs. Z tego co wiem, ten kolor nie jest dostępny w Rossmanie, chociaż może się to zmieniło, bo nie wiem teraz na 100%. Wcześniej na pewno nie był. Ja go upolowałam na Zalando, ale pomijając kolor tej pomadki, formuła to jest po prostu bajka. To jest lekka, bardzo wodnista pomadka, której nakładamy minimalną ilość, ona pięknie nam pokrywa całe usta, daje świetny pigment i jest kompletnie niewyczuwalna. Zastyga momentalnie i nie czuć jej na ustach. Utrzymuje się bardzo, bardzo długo, jest naprawdę super komfortowa. Wiecie, no ja tutaj pokazuję Wam ten kolor, bo tylko ten mam. Polowałam na niego z polecenia Maksineczki i on jest przepiękny, tak, ale będę na pewno polować na inne kolory tej pomadki w Rossmanie teraz na tej promocji, bo formuła jest niesamowita, jest nie do podrobienia i na ten moment to jest moja ulubiona formuła pomadek płynnych matowych, jeśli chodzi o drogerię Rossmann. Drugi produkt do ust, który chcę Wam polecić, to jest pomadka od Eveline Velvet Matte Lipstick Long Lasting Formula w kolorze 500. Jeśli chodzi o tą pomadkę, no to ona ma być niby Velvet Matte, ale ja bym powiedziała, że to jest po prostu kremowe wykończenie. Co nie zmienia faktu, że jest bardzo, bardzo fajne, bardzo komfortowe. Długo się na ustach trzyma jak na kremową pomadkę, nie przesusza ust. Kolorek 500 to jest bardzo, bardzo ładny nudziak. Zobaczcie. No naprawdę warto tą pomadkę kupić, bo ona będzie na tej promocji za grosze. Pokażę Wam jeszcze kolorek tej pomadki z L'Oreala. Wygląda on tak. I trzeci produkt, który chcę Wam polecić, to jest Eveline XL Lip Maximizer w kolorze 05. To są błyszczyki, które dają taki lekki, półtransparentny kolor. One mają mieć formułę powiększającą usta. Z tym się nie zgodzę. Tutaj bardziej patrzyłabym po prostu na kolor i na fajną formułę. Błyszczyk jest dosyć gęsty, ale nie jest zbyt gęsty, nie jest kleisty, czego ja osobiście nie lubię, także moim zdaniem naprawdę warto przetestować. No i jeszcze na koniec przypomnę Wam o tych klasycznych błyszczykach pielęgnacyjnych powiększających usta. Tutaj mam nową sztukę z papryczką chili. Testowałam też z jadem pszczelim i bardzo, bardzo podobnie się na ustach zachowuje, także ja różnicy nie widzę. Jeżeli jesteście zainteresowani błyszczykiem, który faktycznie powiększy Wam usta, tutaj działa papryczka chili, więc ona nam może je lekko podrażnić. Nie rekomendowałabym tego błyszczyku używać bardzo często, kilka razy dziennie, no bo czasem jest tak, że używamy takich błyszczyków często, bo te usta będą delikatnie przesuszone,
Ale powiedziałabym, że raz dziennie naprawdę fajnie jest nałożyć ten błyszczyk, nawet pod jakąś pomadkę, odczekać te pół godziny i te usta zrobią się pełniejsze przez to właśnie, że się delikatnie podrażnią. Może być nawet efekt pieczenia, no ale mi to osobiście nie przeszkadza. Ja lubię tego typu produkty, myślę, że warto. Jeśli chodzi o moje polecajki w temacie co kupić na promocji w Rossmanie, to by było wszystko. Jak mówiłam, wszystkie informacje a propos tej promocji będą w opisie pod filmem, tam Was zapraszam. Jeżeli filmik Wam się spodobał, zostawcie mi kciuka do góry, będzie mi bardzo miło. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, jakie są Wasze polecenia, jeśli chodzi o tą promocję, bo chętnie skorzystam. Mam już kilka produktów, które chciałabym kupić i przetestować, ale chętnie poczytam Wasze komentarze. Chciałabym Wam też przypomnieć o rozdaniu, które trwa obecnie na moim kanale. Wrzucę Wam tutaj na górze odnośnik do filmu z tym rozdaniem. Jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam do wzięcia udziału. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to oczywiście zachęcam, żeby być na bieżąco z nowymi filmikami. I do zobaczenia już niedługo w kolejnym. Pa, pa!